No i wieloletni prezes, właściwie guru Towarzystwa Przyjaciół Polska-Francja. Towarzyszył nam na wielu wyprawach do Châtelet-en-Plage. Był naszym tłumaczem, przyjacielem. Panie Andrzeju, w imieniu pana prezydenta miasta, naszym i wszystkich obecnych, chciałam podziękować za piękną postawę obywatelską, za to, że pan przez wiele lat przewodniczył klubowi francuskiemu. A to jest dla mnie o tyle ważne, że pracował pan z młodzieżą. Uczył pan otwartości, przyjaźni. Dzięki temu mamy w tej chwili przy Châtelet-en-Plage wielu, wielu przyjaciół. To są dwa miasta, które się przyjaźnią. To dzięki panu postawie obywatelskiej. Dziękujemy bardzo. Życzymy sukcesów pełnym tego słowa znaczenia. Osobistych, zdrowia. I mam nadzieję, że to jest takie symboliczne dzisiaj pożegnanie. Ale to nie będzie pożegnanie. Nadal będzie pan aktywny i na to liczymy i o to prosimy. Wszystkiego najlepszego. Przekazuję list od prezydenta miasta na pana ręce. A przede wszystkim na pamiątkę. Na pewno się pan domyśla, co jest na tym obrazie. Dwa symbole. Dwóch miast. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czuję się wzruszony tą ilością zaszczytów, jakie mnie tutaj spotykają. Serdecznie dziękuję. Zarządem, prezydentom i całemu zarządowi i wszystkim radnym. I no, oczywiście tak jak pani prezydent powiedziała i przewodniczący, że wycofuję się z przewodniczenia, ale chciałbym państwu zakomunikować, że pozwolę sobie zaprosić dwie panie, moje następczynie, które już przejęły pałeczkę i są przewodniczącymi stowarzyszenia o nazwie Skierniewicki Klub Francuski. Jesteśmy w trakcie rejestrowania tego nowego tworu odmłodzonego i zobowiązuję się, że zobowiązałem się w stosunku do wszystkich członków klubu, że będę w miarę swoich sił pomagał. Nie wybieram się do domu radosnej starości, dopóki w Skierniewicach nie powstanie podobny dom jak w Châtelet-en-Plage. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam panie do nas. Będzie to symboliczne przekazanie wart. Pani Sylwia Juraś, która jest, obydwie panie są romanistkami, świetnie, biegle operują z językiem francuskim. Już opiekowały się naszymi przyjaciółmi i tłumaczyły w czasie ich ostatnich pobytów tutaj w Skierniewicach. Pani Sylwia nawet była jako opiekunka laureatów. I pani Dorota Pszczółkowska, również romanistka, która pracuje i również jest wiceprzewodniczącą klubu francuskiego. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo. Mam pytanie do tego projektu uchwały. Otóż w projekcie czytamy, że w dziale 900 skreśla się zadanie inwestycyjne pod nazwą zagospodarowanie terenu zielonych w części obszarów ochrony środowiskowej z Kowicy Maków z wartością 20 milionów i pozostawia 300 tysięcy na rok 2014. W związku z tym moje pytanie brzmi, dlaczego skreślamy w dniu dzisiejszym to zadanie inwestycyjne. Czy wiemy, na co konkretnie te środki są w bieżącym roku przekazane? Na razie przekazuję. Dziękuję bardzo. Ja tam czytam, że się skreśla i wprowadza, ale to jest, czyli tylko paragrafy się zmienia, ale jeżeli pani prezydent chciałaby coś dodać. Ja poproszę o uzupełnienie panią skarbnik. Pani skarbnik Liliana Majka, proszę bardzo. Szanowni Państwo, w punkcie B dokonuje się skreślenia zadania, ale w punkcie C wprowadzenie zadania. Tak naprawdę chodzi tylko o zmianę rozdziału. Omówkowo w projekcie budżetu wpisano dział 901, a powinno być 995. Czyli to nie dla wykonania? Nie,
nie, to jest po prostu tylko klasyfikacja budżetowa, bo jest prawie że zostało to wyświetlone już po uchwaleniu budżetu, że jest po prostu ten numer zły, a w budżecie musi być to się zgadza z klasyfikacją budżetową. Czy ktoś z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 5 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Jedenaście radnych jest za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Sześcioro radnych wstrzymało się od głosu, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do realizacji punktu 6 dzisiejszej sesji, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Proszę o opinię imienia komunalnego i rozwoju gospodarczego kolega przewodniczący Stanisław Szołwiński. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i użytkowanie wieczystego nieruchomości gruntowej komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Ponownie kolega Jarosław Kęcielski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Mam pytanie odnośnie inwestycji drogowej w ulicy Miłej, ponieważ wiemy, że w latach ubiegłych mieszkańcy nieraz wnosili o wykonanie tam utwardzenia nawierzchni. Czy w związku z dziś podejmowaną uchwałą jest szansa i czy są takie plany w Urzędzie Miasta, aby jeszcze w tym roku z tą inwestycją ruszyć? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chce zabrać głos? Nie widzę. Pani Prezydent, proszę bardzo. Proszę o wypowiedź Pana Prezydenta Piotra Urzędu. Tak, oczywiście w ulicy Miłej, jak wiemy, są problemy przede wszystkim z deszczówką. Są to tereny mocno podmokłe i jednym jak gdyby z punktów dążenia do celu rozwiązania całej sytuacji jest właśnie załatwienie sprawy tej działki i rozwiązanie, zamiana czy przejęcie od instytutu. Wtedy nasze jak gdyby możliwości inwestycyjne na tym terenie się poprawią. No, jest to teren bardzo, bardzo ciężki, już mocno dosyć zurbanizowany, tam trochę powiedziałbym, nie chcę powiedzieć, że dzika zabudowa jednorodzinna, ale dosyć nieprzemyślana. Natomiast będziemy starali się to jak w miarę możliwości rozwiązywać. Natomiast czy w tym roku podejmiemy się tam bezpośrednich zadań inwestycyjnych? Raczej nie, natomiast na pewno przystąpimy do projektowania jakichś szerszych rozwiązań, jeżeli chodzi o deszczówkę na tym obszarze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 6 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. 17 radnych jest za, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 7 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości znaczeniem numerem działki 391 o powierzchni 15 m2 położonej przy ulicy Różanej Skierniewicy. Ponownie Komisja Mienia Komunalnego, ponownie Przewodniczący Stanisław Szołwiński. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 391 o powierzchni 19 m2 położonej przy ulicy Różanej w Skierniewicach. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 9 głosach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 7 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. 16 radnych jest za. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Radna Violetta Felczyk. Panie Przewodniczący, ja chciałabym wiedzieć, co na tej działce się zadzieje. Jestem jak najbardziej za rozwojem przedsiębiorczości w Skierniewicach, ale jest to teren przemysłowy. Co tam powstanie? No, nie chciałabym, żeby to była kolejna na przykład spalarnia śmieci czy
segregowania, aktualizacja. Czy mamy taką wiedzę na dzień dzisiejszy? Dziękuję bardzo. Ale czy do mnie pytanie? Aha, to ja nie wiem. Nie wiem, dlatego że prawdopodobnie to będzie przetarg publiczny w związku z tym, a plan, który uchwaliła Rada Miasta Skierniewice, no mówi to, co mówi, tak? To jest do mnie, ale tutaj myślę, że lepsze informacje uzyskajemy od, proszę bardzo, Pani Prezydent. Proszę o odpowiedź na prezydent tego założenia. To znaczy, Pani Radna, spalarni śmieci dzięki Bogu na terenie miasta Skierniewice jeszcze nie mamy i sądzę, że nie będziemy jeszcze przez jakiś czas mieli. Chociaż to dzięki Bogu to też jest sprawa dyskusyjna, ale wracając, zakupem tej działki jest zainteresowany właściciel działki 126/53. Jest to firma, która będzie produkować rolki na potrzeby przemysłu kopalnianego. To jest do takich pociągów, tak? I to jest, oni są właśnie zainteresowani zakupem tej działki. Natomiast działka oczywiście będzie sprzedawana w trybie przetargu nieograniczonego. Krótko mówiąc, szkoda więcej, ten działkę zakupi, ale to oni z takim wnioskiem dostaną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 8 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Naścioro radnych jest za, kto jest przeciw? Nie widzę, to trzeba się od głosu. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Radny Andrzej Malta opuścił salę. Ponieważ protokół jest w tej chwili przeprowadzony elektronicznie, czyli nagranie jest protokołem, w związku z tym różne dziwne głosowania muszą być w tym protokole, jak Państwo słuchali, muszą być wyjaśnione, dlatego tak tego pilnuję. Przechodzimy do realizacji punktu 9 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skierniewice. Proszę o opinię Komisji do Spraw Samorządu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Władzy Porządku Publicznego, koleżanka przewodnicząca Dorota Nowakowska. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydencie, Wysoka Rada. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skierniewice. Komisja zaopiniowała większością głosów pozytywnie, przy 7 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. I chodzi tutaj o ulicę, zaraz Państwu, tak. Zlokalizowaną między ulicą Nowobielańską i ulicą Działkową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 9 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Radnych jest za, kto jest przeciw, nie widzę, kto wstrzymał się od głosu, jeden radny wstrzymał się od głosu, i dobrze, uchwała została podjęta. Przechodzimy do realizacji punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasta Skierniewice. Ponownie Komisja do Spraw Samorządu, ponownie koleżanka Dorota Nowakowska. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Skierniewice. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 6 głosach za. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś w tym punkcie chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Leszek Nieg. Chciałbym zapytać, jakiego rzędu wielkości są to wpływy i podróżnienie od MZK i innych przewoźników na terenie miasta. Dziękuję bardzo. Pani Prezydent, proszę bardzo. Poproszę o wypowiedź panią skarbnik Jelenę Majkę. Szacuje się, że od ilości zatrzymanych przez MZK, czyli od spółkę, która najwięcej korzysta z przystanku, będzie to kwota około 32 tysięcy rocznie. W przypadku usługi prywatnego przedsiębiorcy będzie to kwota około 15 tysięcy złotych. Suma? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos?
Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 10 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Naszczoro radnych jest za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Pan Andrzej Malacha wrócił na salę. Punkt 11 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nim nowych miejsc pracy. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Pan Przewodniczący Leszek Jerzy. Wymieniany projekt uchwały Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przy 10 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 11 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. 16 radnych jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do realizacji punktu 12 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/127/11 Rady Miasta Skierniewicy z 20 września 2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Miasta Skierniewicy. Proszę o opinię Komisji do Spraw Samorządu. Pani Przewodnicząca Dorota Nowakowska. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/180/11 Rady Miasta Skierniewicy z dnia 30 września 2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Miasto Skierniewice. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 12 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. 15 radnych jest za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Radny Muska opuścił salę. Przechodzimy do realizacji punktu 13 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Proszę o opinię Komisji do Spraw Samorządu. Ponownie proszę pana doktora Nowakowskiego. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Proszę bardzo, radny pan Zgojski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Uchwała ma zastrzeżenie prawne. Chciałbym się zapytać, jakie jest ryzyko zakwestionowania tej uchwały przez organ nadzoru i czy może mamy jakąś praktykę, już takie doświadczenie, że innym samorządom udało się jednak przepracować tą uchwałę, to znaczy nie tą, ale w podobnej treści, tak, aby ona funkcjonowała. Dziękuję bardzo. Jak odpowiadając to, co kolega radny powiedział, czyli istotne zastrzeżenia, bo to jest tam też zastrzeżenie, że może nie przejść i nie ponosić w tej chwili głosując ryzyko, ale jakby kilka szczegółów na ten temat. Ja postaram się, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, postaram się odpowiedzieć ogólnie, a o uzupełnienie proszę Panią Dyrektor Janinę Wawrzyniaką. Też się zgłasza, to dobrze. Na Komisji Samorządu starałam się już wyjaśnić i mówiłam o tym, że z całą świadomością ryzyka tę uchwałę proponujemy Państwu. Wiemy, że może być obarczona błędem, chociaż nazwać to błędem i decyzja może być różna w urzędzie wojewódzkim. Większość samorządów
to ryzyko podejmuje z pełną świadomością. A dlaczego? Proszę o uzupełnienie, pani dyrektor, a ewentualnie pana prezesa, gdybyśmy za mało powiedziały, nie dosyć, ale myślę, że wystarczy. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, sytuacja jest taka, że artykuł 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej mówi, że Rada Gminy może przyjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kryteriów uprawniających do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w zakresie zasiłków okresowych i zasiłków celowych. Niebezpieczeństwo polega na tym, że proponujemy państwu podjęcie uchwały, która mówi tylko i wyłącznie o zasiłkach celowych przyznanych w ramach programu rządowego. Proszę państwa, to jest kwestia taka, że kryterium wynikające z ustawy o pomocy społecznej uprawniającej do przyznania świadczeń dla osoby samotnej jest 542 zł, dla osób w rodzinie 456. My chcemy potraktować ten program w zakresie dożywiania jako taką szczególną formę pomocy dla najuboższych mieszkańców naszego miasta. Ten wzrost pozwoli nam na to, że przyznamy na przykład, opłacimy posiłki w przedszkolu, przyznamy pomoc dla dzieci, które nie korzystają z posiłków w szkołach, które proponujemy, czy też pomożemy osobom, które z różnych powodów są w trudnej sytuacji, na przykład osoba pobierająca rentę czy emeryturę w niskiej wysokości, jest zobowiązana ponosić duże koszty z zakupem leków na przykład i będzie to taka dobra forma, aby wspomóc te rodziny. Proszę państwa, jakie jest niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo jest jedno, że wojewoda nam uchyli tą naszą uchwałę, prawda? Nie wiem, czy to się nazywa uchyli. I będziemy po raz kolejny musieli się pochylić nad tą sprawą. Natomiast jeszcze tam państwo mnie pytali na komisji o to, że podejmujemy dzisiaj uchwałę, natomiast chcemy ją wprowadzić od początku stycznia tego roku. Ja dzisiaj przeczytałam w Gazecie Prawnej, że wojewoda łódzki przychyla się do takiej prośby. Dziękuję bardzo. Ale to jaki to jest, czyli od 1 stycznia, czyli ktoś już dzisiaj nie mając uprawnienia może korzystać? To tak nie bardzo rozumiem, co to znaczy ten 1 stycznia, bo to jest takie szczególne rzeczy, że tutaj dajemy uprawnienie komuś, tak? Co nam daje od 1 stycznia? Jak ktoś nie ma uprawnienia, to właśnie nie może korzystać. W związku z tym, co to daje 1 stycznia? Proszę państwa, chcemy, aby ta uchwała obowiązywała od 1 stycznia. Jeśli dzisiaj ją podejmiemy, to mamy możliwość skonsumowania tej uchwały w takim zakresie, jakim ją podejmiemy. Czyli te wszystkie sprawy, które w styczniu, to jest kilka spraw na szczęście, w styczniu, aby można było w ramach tego programu po prostu wydać. Ale w praktyce, to jest kwestia dożywiania. Jesteśmy przygotowani do wydania decyzji w ramach tej uchwały, jeśli ona zostanie podjęta z mocą obowiązującą od 1 stycznia. Proszę, ja czymś nie rozumiem. Proszę państwa, no jest kilka spraw, które czekają na państwa podjęcie przez państwa tej uchwały. Jeśli państwo podejmiecie tę uchwałę dzisiaj, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia, to 7, dosłownie, 7 decyzji ja po wyjściu stąd podpiszę i zrealizuję. Ale moje pytanie jest, jak to w praktyce, no bo to nie ma się coś generować, bo jak to w praktyce? Czyli pani dyrektor wydaje decyzję, tak. Co się dalej dzieje, czyli jak to jest zostać w praktyce zrobione? Czyli po tej decyzji ktoś dostaje uprawnienie? Dostaje pieniądze. A, czy to jest w formie? No i o to pytałem, pani dyrektor. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Dziękuję.
Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 13 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Piętnaścioro radnych jest za, kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Na sali jest 16 radnych. Radny Jarosław Kęcielski powrócił na salę. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę. Chwileczkę, zamiast tego bardzo bym prosił radnych, żeby nie wychodzić ciągle, bo jeżeli jest potrzeba, ja ogłoszę przerwę. Naprawdę bardzo ciężko prowadzi się sesję, jeżeli co chwilę znikamy z sali radnych i musimy wyliczyć głos. Jeżeli jest taka potrzeba, proszę zgłosić przerwę, bo dzisiaj nie ma jednego wiceprzewodniczącego i po prostu my musimy sobie poprzez jakoś dawać radę. A to też jest też kwestia szacunku dla innych. Jest problem, jest potrzeba. Nie odmówiłem ogłoszenia przerwy i wtedy spokojnie nam się będzie pracowało. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków zaświadczenia z pomocy społecznej w zakresie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej przyznanych osobom i rodzinom niespełniających kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Ponownie Komisja Spraw Samorządu, ponownie Przewodnicząca Donatorowa Głosowa. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków zaświadczenia z pomocy społecznej w zakresie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej przyznawanych osobom i rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, przy 8 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 14 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Szesnaścioro radnych jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do realizacji punktu 15 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa łódzkiego. Proszę o nie komisji do spraw samorządu. Ponownie Przewodnicząca Donatorowa Głosowa. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa łódzkiego. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Chodzi tutaj o sfinansowanie zakupu wózka zabiegowego do pracowników endoskopii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystępuję do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 15 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. 16 radnych jest za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa łódzkiego. Ponownie Komisja do spraw samorządu. Ponownie proszę pana doktora Wąsowskiego. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa łódzkiego. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Tym razem chodzi o sfinansowanie zakupu 5 łóżek w szpitalu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 16 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. 16 radnych jest za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 17 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej ponownie dla samorządu województwa łódzkiego, ponownie Komisja do spraw samorządu i ponownie proszę do Dolnogostwa. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa łódzkiego. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Chodzi o sfinansowanie zakupu łóżka porodowego dla bloku porodowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 17 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki.
16 radnych jest za, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody we słowie pojęciu uzupełnienia do użycia karbu miasta Skierniewice. Ponownie Komisja do Spraw Samorządu. Ponownie Pani Przewodnicząca, Pani Prawodowska. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojskowej Komendzie Uzupełnienia Skierniewice na użycie karbu miasta Skierniewice. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 18 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. 16 radnych jest za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 19 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody rejonowego koło pszczelarzy w Skierniewicach na użycie herbu miasta Skierniewice. Ponownie Komisja do Spraw Samorządu i ponownie Pani Danuta Nowowska. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody rejonowemu kołu pszczelarzy w Skierniewicach na użycie herbu miasta Skierniewice. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przy 8 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Proszę bardzo, radny Dariusz Kęcielski. Ja mam pytanie, widzę projekt wizualny. Chciałem zapytać się, herb obok Skierniewic z prawej strony, czy mamy wiedzę, co to za ten? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, gościliśmy przedstawicieli pszczelarzy na komisji, omawiali cały swój projekt. Ten drugi herb, z mojej wiedzy, to herb starostwa. Powiatu. Dwa powiaty, dwa standardy, także my też jesteśmy powiatem. Czy ktoś w tym punkcie chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z punktu 19 dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. 16 radnych jest za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Też wyraźnie 15 punktów, zostały już takie. Ogłaszam 10 minut przerwy i w którym będzie można zatelefonować.